Witam państwa bardzo serdecznie. Dziś piątek, 4 maja, Anno Domini 2018 roku. Ja nazywam się Wojciech Biedroń i mam przyjemność poprowadzić dla państwa przedpołudniowe pasmo telewizji w Polsce.pl, telewizji, w której wolność słowa, wolność idei stanowią dla nas najważniejsze dobra. Drodzy państwo, trwa długi weekend, ale przypominam, że nie dla wszystkich, nie wszyscy mają wolne, nie wszyscy mogą cieszyć się świeżym powietrzem, grillem. Patryk Jaki prowadzi swoją kampanię wyborczą, tocząc bardzo ciężki bój z Rafałem Trzaskowskim, kandydatem z ramienia Platformy Obywatelskiej. A dziś moim i państwa gościem jest Wojciech Zabłocki, burmistrz Pragi Północ, człowiek, który o tej kampanii, a zwłaszcza o kampanii Patryka Jakiego, wie bardzo dużo. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie burmistrzu, to zacznę tak troszeczkę od historii. 4 maja 81 roku wszedł do kin kultowy film pod tytułem Miś. A dzisiaj na ulicach Warszawy mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, zwłaszcza na jednej ulicy, mieliśmy z taką sytuacją, która no do żywego przypominała mi historię z Misia, czyli nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi, znak drogowy, a na tym znaku drogowym napis, że jeżeli, że to jest tak naprawdę znak zatrzymywania się, ale wyłączeni są z tego zakazu zatrzymywania się członkowie Platformy Obywatelskiej. Dlaczego? Ano dlatego, że 12 maja, bo tego dnia będzie obowiązywał ten zakaz, Platforma Obywatelska przygotowuje sobie swój spęd coroczny pod tytułem bodajże Marsz Wolności. Tak? Oni tam się schodzą, kłócą się, kto ma być pierwszy na tej trybunie, kto ma mówić, kto nie. No tak, ale to dotyczy przecież substancji warszawskiej. Jak to jest? Czyli rozumiem, że 12 maja, jeżeli ktoś nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, nie ma legitymacji partii, legitymacji no to partyjnej, będzie, to wtedy jego samochód zostanie tak odholowany. Tak. No jest pan burmistrzem Pragi Północ, proszę mi powiedzieć, jak pan na to patrzy? Co to jest? Ja tutaj podziwiam odwagę i tupet też tej partii. Ja nie przyszłoby mi do głowy, żeby robić manifestację, jakąś akcję polityczną robioną przez partię, ja by tego typu znak drogowy w mieście ustawić. Ja rozumiem, że są pewnie organizatorzy wydarzenia, no ale to jakoś można inaczej sformułować, no niekoniecznie, że ten, kto ma legitymację partyjną, ten może parkować, kto nie, nie będzie odholowany. Zresztą to też pokazuje, w jaki sposób takie marsze są otwarte, obywatelskie i spontaniczne, no w taki sposób, także już tydzień wcześniej, z legitymacją można spokojnie podjechać i widać, że będzie spęd z kraju różnych działaczy Platformy, którzy spontanicznie wyjdą protestować, tak jak wszystkie te spontaniczne manifestacje pod jakimiś, są pod trybunałami, tak, tak. To wszystko jest takie spontaniczne, że cały aktyw partii tam jest zwożony i dobrze pan powiedział aktyw, tak. Bo jest taki znak, przypominał dzisiaj Twitter, użytkownicy Twittera przypominali taki znak zakaz skrętu, no ale nie dla KCPZPR, przecież tak. Dom partii to dosłownie obok. Panie burmistrzu, dobrze, no ale czy proszę mi powiedzieć, no, przecież pan się zajmuje kwestiami logistycznymi swojej dzielnicy, to taki znak przecież musi być wyprodukowany, prawda? Bo to nie jest jakaś nalepka na znak pod tytułem, że tam nie może, że tylko z legitymacją partyjną można stawiać, ale ten znak trzeba wyprodukować, no, trzeba wydać jakieś konkretne pieniądze na to, przygotować. Organizację ruchu, zatwierdzić, to jest jakaś też praca urzędników. Takie znaki kosztują od 400-600 zł, nawet w górę, więc to jest zawsze kilkaset złotych poniesionych na samą produkcję, czy stworzenie znaku, trzeba go jeszcze ustawić, odpowiednie służby muszą to zrobić, musi być inżynier ruchu, który to zatwierdzi, więc tutaj machina urzędnicza musi działać, musi to pozatwierdzać, to musi być zrobione z odpowiednim wyprzedzeniem, więc to jest według mnie niepotrzebne zajmowanie po prostu Urzędu Miasta na potrzeby konkretnej imprezy Platformy Obywatelskiej. Tego dnia też część urzędników będzie przecież pracowała na potrzeby tej imprezy. Oczywiście nie sugerujemy, że Hanna Gronkiewicz-Waltz będzie wysyłała swoich urzędników, żeby poprawić dość wątłą przynajmniej. Tak, sami siebie wyślą. Sami siebie wyślą, no właśnie, wątłą frekwencję, bo pamiętam w zeszłym roku nie wyglądało to najlepiej, ale wracając jeszcze do tematu tych podziałów, do tego, o czym często mówi Patryk Jaki, w kontrze oczywiście do Rafała Trzaskowskiego, o tym, że widocznie jest Warszawa dla lepszych, jest Warszawa dla gorszych. Ja przyznam szczerze, jestem, można powiedzieć, słoikiem, człowiekiem, który kilka lat temu przyjechał do Warszawy. Fakt, że to Warszawa mnie wołała, a nie ja biegłem, potykając się o własne nogi, ale to nie ma znaczenia. Bardziej chodzi mi o to, czy pan widzi, że próba jest dzisiaj tworzenia takiego sztucznego podziału na lepszych, gorszych, stąd, nie
stąd swojaki. Znaczy, w ogóle zaskakuje mnie, to też jest, użyję jeszcze raz tego słowa tupet. No, czy kandydat, który jest z Krakowa, przynajmniej tak nam wymawiał przez ostatnie lata i kampanię, i mówił o tych trzech pokoleniach Krakusów i chwalił się swoim akcentem, czy tam znajomością gwary krakowskiej. No, taki człowiek, który przez ostatnie lata wmawiał wyborcom, że jest rodowitym, prawdziwym Krakusem, który dla Krakowa robi wszystko, to ten sam człowiek w tej chwili zarzuca innemu kandydatowi, który, wspomnijmy, od 10 lat mieszka w Warszawie, że jest nie stąd. No jakby Warszawa ma taki charakter, że tworzą ją w większości jednak osoby przyjezdne z całego kraju. Tak jest. Ja sam urodziłem się w Warszawie, tak samo jak mój ojciec i jego przodkowie, ale na przykład mama przyjechała do Warszawy na studiach i co? W tym momencie, jak będziemy rozliczać każdego, kiedy jak przyjechał, to jest absurd. To jest właśnie dusza i charakter Warszawy, że poza tymi rdzennymi warszawiakami, którzy z racji trudnych losów wojny i historii, których mamy mało, no poza nimi cały naród zbudował stolicę, cały naród tutaj przyjeżdża, kształci się, pracuje, no to jest siła stolicy. Jeżeli ktoś nie rozumie, że stolica ma być miejscem dla wszystkich Polaków, którzy tutaj chcą zamieszkać, pracować, wiązać losy, no to się pomylił. Z jednej strony mamy kandydata Europejczyka, otwartego. On by tutaj rozdawał ostatnio flagi Unii Europejskiej. Ściągałby tu imigrantów, widziałby tutaj różnych uchodźców. A z drugiej strony jest przeciwny przyjmowaniu tutaj, czy przybywaniu samych Polaków z różnych rejonów kraju, no to jest jakaś hipokryzja i absurd, no jakby ja bym w ten sposób nie rozmawiał, świadczy to o miałkości programu, o braku argumentów, bo to już jest atak o wszystko, atakowanie kandydata o to, że mieszka od 10 lat z rodziną, tu pracuje, tu żyje. To jest warszawiak, no jakby inaczej spojrzeć na to. Tak. Dobrze, a panie burmistrzu, to ja mam jeszcze inne w takim razie pytanie, bo ja miałem takie wrażenie, kiedy ruszyła rzeczywiście już z kopyta kampania Patryka Jakiego. Znaczy jeszcze formalnie nie ruszyła. No oczywiście, no, ale faktycznie można powiedzieć o prowadzeniu no, takich prekampanijnych. To jest takie działania prekampanijne, kampanii, to jest na razie... To komunikacja prawda, ze społeczeństwem. Ze społeczeństwem, ale uderzyła mnie jedna kwestia, taka stricte formalna, znaczy nie tyle formalna, co właśnie bardziej w sferze pewnej idei. Wystarczyła doba, miałem takie wrażenie, nie tylko ja zresztą, gdzie przy wszystkich potknięciach tej prekampanii Patryka Jakiego, bo i takie się przecież zdarzały, tak naprawdę w zderzeniu z Patrykiem, z Rafałem Trzaskowskim, to Rafał Trzaskowski niewiele miał do powiedzenia. Ja myślałem, że on będzie przygotowany na to, że wy wyjdziecie na ulicę, zaczniecie z ludźmi rozmawiać, a tak naprawdę zobaczyłem tylko jakiś taki hejt, głównie twitterowy, jakieś takie ustawianie się pod kamerę, głównie TVN24 i nic więcej. Co z programem? Jak pan znaczy, ja mam wrażenie, że Rafał Trzaskowski nie bardzo się samorządem interesuje i nawet nie bardzo chyba mu się chce tego samorządu się nauczyć. To jest polityk europejski, on najchętniej rozmawia o Unii, o polityce międzynarodowej, był wiceministrem spraw zagranicznych, był w Brukseli i widać, że tęskni za tym. On tam bardzo chciałby wrócić. Był na spotkaniu na Pradze Północ, mojej dzielnicy, przyszedł posłuchać, co ma zaproponowania kandydat, nawet może go coś spytam. No ale on naprawdę powiedział, że no Praga, wyjątkowa dzielnica, piękna, tyle miał do powiedzenia o dzielnicy. Naprawdę, że jakieś tam ma problemy, on o tych wie, ale jak wygra, to będzie się zastanawiał, jak je rozwiązać. Czyli nie przyszedł z jakimś rozwiązaniem? Nie, z żadnymi, problemu. Naprawdę, żadnych konkretów. Ja słuchałem tylko przez spotkanie połowę czasu o polityce zagranicznej, dlaczego rząd PiS-u źle prowadzi sprawy międzynarodowe. Ciągle PiS, polityka międzynarodowa i tak słucham, mówię, zaraz, ale jesteśmy na Pradze, są mieszkańcy Pragi. No tak. Oni chcieli posłuchać o cieple sieciowym, o remontach budynków, o zieleni, o takich rzeczach podstawowych. No ja nie słyszałem, żeby pan się wypowiadał na temat ustawy w tym przypadku. Chętnie bym zaprosił kandydata na Pragę i porozmawiał z nim, ale poważnie o tych problemach, bo niech się przygotuje. Dajmy mu czas, tydzień, dwa, nie wiem ile potrzebuje, żeby się nauczyć, jaka jest Praga, jakie są ulice. Niech się nauczy, dajmy mu czas i porozmawiajmy, bo dla mnie wizyta kandydata, który schodzi ciągle na tematy nie praskie, tylko ogólnokrajowe. Międzynarodowe. No to nie o to chodzi. Naprawdę, może pomylił stanowiska, no jakby może warto, żeby poczekał. Może go trzeba namówić, żeby nie w tych wyborach, ale niedługo mamy wybory do Europarlamentu. Może powinien chwilę poczekać i tam startować, a nie tutaj starać się jakoś być taką zapowiedziurą. Przepraszam, że tak użyję tego wyrażenia, ale wydaje się, że trochę złapanki. Sprawia takie wrażenie, że no zgodził się kandydować, bo go prosili, nie mieli za bardzo kogo, no dobrze, zrobi to, no będzie kandydował, ale jemu się nie chce, nie czuje tego, nie lubi, takie mam wrażenie. Jest taka kwestia, która mnie mocno uderza również w kampanii Rafała Trzaskowskiego, a mianowicie fakt, że on tak naprawdę dzisiaj generalnie nie mówi o problemach Warszawy, już abstrahując od kwestii spotkania z prażanami i o tym, o czym pan mówił, to ja widzę też coś takiego, znaczy ja bym chciał wiedzieć, jaki
pomysł na transport, indywidualny transport miejski ma na przykład Rafał Trzaskowski. Czy pan zna te jego poglądy? No jest pan samorządowcem, no obserwuje pan, słucha. Nie, no, tak jak powiedziałem, albo znam sprawy europejskie, o których dużo mówi, i tu się nauczyłem, jakie ma poglądy na sprawy międzynarodowe. Tu dobrze wiem z kampanii Rafała Trzaskowskiego. Natomiast sprawy pozostałe, merytoryczne, jeżeli już o nich mówi, to jest po prostu program Urzędu Miasta, program Hanny Gronkiewicz-Waltz. On widać, że po prostu kopiuje, przejmuje, gdzieś ponawia te rzeczy. Polityka kontynuacji, gdyby wygrał? Stuprocentowej. Mm-hmm. A to w ogóle bez dwóch zdań. Mm-hmm. To on nie może się odciąć, bo widać, że te tematy mu przygotowują ludzie z otoczenia Hanny Gronkiewicz-Waltz. Więc jak miałby się odciąć? On jest stuprocentową kontynuacją. Znaczy, ciężko sobie wyobrazić innego kandydata. Sama zresztą pani prezydent namaściła go jako kandydata. On prowadził jej kampanię. Jego zasługą dla Warszawy jest to, że Hanna Gronkiewicz-Waltz wygrała kolejną, trzecią kadencję. To bez wątpienia jest jego zasługą, że dalej pani prezydent rządzi. I na pewno jego dalszą zasługą będzie kontynuacja tych rządów, z tym zapleczem, z tymi ludźmi. Jeżeli ktoś chce, żeby w Warszawie dalej się działo, co się dzieje, jeżeli nie chce żadnej zmiany, no to rzeczywiście to jest idealny kandydat. No dobrze, ale kontynuacja polityki Hanny Gronkiewicz-Waltz to także, no chcąc nie chcąc, kontynuacja patologii. Panie burmistrzu, przy okazji sprawy reprywatyzacji kamienicy przy Łochowskiej stał się pan osobą rozpoznawalną, między innymi dlatego, że to pan powstrzymał, można powiedzieć, dziką reprywatyzację tego miejsca. Portal w polityce.pl w środę publikowaliśmy kolejną część zeznań Janusza P., bliskiego współpracownika mecenasa Roberta N., taki mózg tego wielkiego przekrętu. No właśnie, co z reprywatyzacją? Ma pan wrażenie, że rzeczywiście Rafał Trzaskowski, gdyby został prezydentem, to zrobiłby głęboki audyt, pociągnął do odpowiedzialności ludzi, którzy za to de facto odpowiadają, nie wiem, zacząłby wertować stosy dokumentów, akt i decyzji weryfikacyjnych, szukając tam ewentualnych przekrętów, nie wiem, wysyłałby kolejne doniesienia do prokuratury. Jak pan na to patrzy? Myślę, że tak bardzo aktywnie by szukał, jak w tej chwili Urząd Miasta szuka i przedstawiciele urzędu, którzy cały czas konsekwentnie, mimo tego, że udało się powstrzymać Łochowską, mimo tego, że wiele innych spraw też skierowaliśmy do prokuratury, czy wstrzymaliśmy, żeby było jasne, to jest jeden z budynków, o którym rzeczywiście było głośno, ale ich jest dużo więcej. Tak. No i tak samo jak w tej chwili bardzo aktywnie przeszukują, blokują i cały czas utrzymują taką tezę, że takie działania to mogą tylko jakieś służby podjąć, jakieś specjalne organy. Ja naprawdę zapraszam do urzędu, zapraszam, obejrzymy teczki, poczytamy, naprawdę daty. To jest podstawowa wiedza z szkoły podstawowej. Poczytamy, kiedy ktoś się urodził. Kiedy ktoś zmarł. Zobaczymy, że jak budynek był obciążony przed wojną hipoteką, jest wyraźnie napisane po wojnie, że w razie zwrotu należy egzekwować te środki. To, że należy, a nie zapominamy o tym. Ja naprawdę zapraszam, pokażę, jak my z urzędnikami to robimy, ale niech miasto przestanie tłumaczyć, że to jest zadanie dla służb, dla jakichś specjalnych organów, bo to należy po prostu przejrzeć dokumenty, umieć czytać i tutaj nie ma żadnej filozofii. A ja myślę, że oni potrafią czytać i to bardzo dobrze, takie dokumenty, tylko jaki jest tego efekt, bo wspomniał pan słusznie, że miasto mówi, że to chodzi o, żeby służby działały. No to ja przypominam sobie raport Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który zresztą upublicznił portal w polityce jako pierwszy, a i to był raport dotyczący kontroli przede wszystkim w warszawskim ratuszu, pod którym Hanna Gronkiewicz-Waltz panicznie nie chciała się i do dziś dnia zresztą się nie podpisała, prawda? Więc no jest tu jakaś schizofrenia w tych działaniach. Z jednej strony niech się tym zajmą służby, z drugiej strony no skoro się służby już zajęły, to my nie będziemy tego podpisywali, tak? Ale nie o reprywatyzacji, bo celowo poruszyłem temat reprywatyzacji. Dlaczego? Ja uważam, wielu warszawieków również, że to nie powinien być temat wiodący kampanii, już przyszłej kampanii Patryka Jakiego. Ważny oczywiście element, ale nie najważniejszy. Jak pan sądzi? Zdecydowanie tak. Uważam, że ten temat jest istotny. Trzeba go rozwiązać. Ale tutaj wyborcy już wiedzą, kto po jakiej jest stronie, kto co będzie robił w tej sprawie. To już chyba nikt nie ma wątpliwości, no naprawdę. I tu już ten wybór jest jasny. My musimy pokazać więcej. Mhm. Więcej, co można jeszcze zrobić, jakie są inne problemy, jakie kwestie i wyzwania stoją przed Warszawą. Tych kwestii jest naprawdę bardzo dużo. Patryk Jaki powtarza chociażby problemy urbanizacyjne, przestrzenne, że nie mamy planów zagospodarowania przestrzennego, o tym, w jaki sposób na warunkach zabudowy stawia się budynki. Ja o tym dobrze wiem, bo byłem i jako radny miasta stołecznego Warszawy, wiceszefem Komisji Ładu Przestrzennego, teraz jako burmistrz z tymi sprawami
również mam do czynienia i widzę, jak oburzeni są mieszkańcy, jak w, na przykład w pięknym jakimś zabytkowym obszarze powstaje jakiś szkaradny biurowiec, o tym, jak są zabudowane ich tereny zielone, o tym, jak na parkingu przydomowym, gdzie od 30 lat parkują samochód, nagle można wznieść duży budynek. To są sprawy także reklam chociażby, którymi naprawdę nie ma skutecznych narzędzi, aby walczyć. Ja sam kilka spraw nawet do prokuratury kierowałem, jak na zabytkowych kamienicach gdzieś umieszczano duże, kilkumetrowe, nielegalne reklamy. Ale tu trzeba systemowo z tym walczyć, nie tylko o tym mówić. Tutaj musi być uporządkowanie miasta, żeby Warszawa była uporządkowana, ładniejsza. Niestety jest tak, że okres komunizmu bardzo zaszpecił Warszawę. Między pięknymi zabytkami stawiano naprawdę szpecące, okropne bloki z wielkiej płyty, ale no, tych rzeczy już nie da się powstrzymać. Ale przynajmniej walczmy z reklamami, walczmy z dziką dobudową budynków, gdzie tylko się da, i jak największych, jak najwyższych, bo to nie w tym kierunku powinna iść Warszawa. Budowa wielkich osiedli, przy których nie ma miejsc parkingowych. Dokładnie. Nie ma dróg, nie ma autobusów, przedszkoli. Żłobków. No jakby, ja rozumiem, że deweloperzy chcą zarobić, ale rolą prezydenta miasta nie jest im sprzyjać, nie jest z nimi się dogadywać, tylko rolą jest pilnować interesu mieszkańców, pilnować tego, żeby miasto się rozwijało. Jest nawet też dla kolejnych pokoleń. To jest oczywiste, więc uważam, że ten postulat Patryka Jakiego jako jeden z najważniejszych jest naprawdę cenny. Jako samorządowiec się bardzo ucieszyłem, bo widzę, że ktoś to zauważa, że ktoś chce o to dbać. Bo to jest sprawa, o której się chyba trochę zapomina, i trzeba odważnych działań, konsekwentnych, i żeby to naprawić i wyprostować. A Patryk Jaki wsłuchuje się w te wasze opinie, sugestie, bolączki, problemy waszych samorządowców Warszawy? No, w tym przypadku Sprawa i Sprawiedliwości, ale przecież jest też z wielu innych opcji, również z Platformą. Powiem szczerze, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak bardzo jest otwarty na rozmowę, na argumenty, jak wsłuchuje się w te kwestie, jak jest gotowy i zainteresowany nimi. Naprawdę tutaj to jest powód, dla którego jestem zainteresowany i chętnie bardzo się włączę w kampanię, będę wspierał kandydaturę ministra Jakiego, bo po prostu jest otwarty, słucha, da się z nim porozmawiać. To nie jest tak, że on przychodzi na spotkanie i tylko coś mu powiemy, on dobra, nie, słuchuje się, interesuje, dopytuje. I taki powinien być też prezydent miasta, bo prezydent miasta chociażby spotyka się z burmistrzami, z różnymi radnymi. Oni mu przynoszą bardzo dużo wiedzy. No, prezydent sam wszystkiego nie będzie wiedział, to jest niemożliwe. Ale jeżeli będzie otwarty, nie będzie najmądrzejszy w każdej kwestii, nie będzie taki zblazowany, że przyjdzie, wszystko wie, mu się wszystko należy i po prostu co my będziemy mu się tutaj wymądrzać. Nie, to musi być człowiek otwarty, który zbiera argumenty, który wie, że nie jest nie do zastąpienia, że inni też mogą. A Rafał Trzaskowski nie wsłuchiwałby się w wasze problemy? Ja mam wrażenie, że on już wszystko wie, że on już jest tak przygotowany, jemu tak już się należy ta funkcja, że tak naprawdę po co w ogóle przychodzimy na spotkania. Że spotkanie na Pradze zaczął od tego, że mówi: no witam państwa, to słucham, jakie macie pytania. Ja nie widziałem takiego spotkania. Do tej pory byłem przyzwyczajony, że czy kandydat na prezydenta, czy kandydat nawet na radnego przychodzi, przedstawia się, mówi, jaką ma wizję, co wie o danym miejscu, o problemach, i potem po takiej prezentacji czeka na pytania. A przyjść, no dobra, jakie macie pytania, no to mi się skojarzyło, jakbym zobaczył gwiazdę jakąś, gwiazdora, który przychodzi, mówi, mam tylko chwileczkę, dobra, macie jakieś pytania? Dobra, odpowiem, ale już lecę. No tam jeszcze selfie z kimś, tak, prawda, i tak dalej. To było dla mnie zaskoczenie, nie widziałem czegoś takiego jeszcze, więc to chyba nie o to chodzi, żeby tutaj przyszedł najmądrzejszy człowiek, z którym się wszystko należy, tylko taki, który ma pokorę, który chce walczyć, któremu się chce po prostu. Warszawa zasługuje na człowieka, któremu się będzie chciało. Jest tutaj bardzo dużo do zrobienia. A co jeszcze? No właśnie, bo muszę pana dopytać. Oczywiście kwestia pewnego ładu przestrzennego, kwestia estetyki, przepraszam, warszawskich ulic, to jest wszystko istotne. No, a transport miejski, a na przykład kierowcy, bo zwróćmy uwagę, no, Patryk Jaki zwraca bardzo dużą uwagę na kwestię takiego przeciętnego warszawskiego człowieka, który po prostu jeździ samochodem do pracy, odwozi dzieci do szkoły i tak dalej. Co tu trzeba zmienić? Jak pan sądzi? Rzeczywiście transport miejski to jest jeden z głównych tematów już w tej chwili, o których mówi Patryk Jaki, i to bardzo dobrze. Ja sam jestem transportem zainteresowany, swego czasu nawet promowałem temat bezpłatnej komunikacji miejskiej w Warszawie, który był w poprzedniej kampanii dosyć nośny. Tutaj ma inną koncepcję na ten temat Patryk Jaki, ale to dobrze, dyskutujemy o transporcie, no tak. Ale zgadzamy się co do jednego. Transport miejski musi być lepszy i musi zachęcać kierowców, żeby się do niego przesiadali. To nie jest tak, że zamkniemy miasto, zlikwidujemy miejsca parkingowe, wprowadzimy 3 razy większe opłaty za parkowanie i zmusimy kierowców do tego, żeby przesiedli się w transport miejski, który jest zatłoczony, który jeszcze pozostaje wiele do życzenia. Tu musi być konkurencyjność. Musimy tak rozwinąć transport, żeby był tak dobry,
żeby ludzie sami się przesiadali, żeby mieli wybór. Nie zabierajmy nic ludziom, nie ograniczajmy, tylko zachęcajmy. Uważam, że zachęcenie ich do transportu miejskiego, zachęcenie ich do coraz większej sieci, na przykład dróg rowerowych, stacji wypuszczania rowerów, to jest kierunek. Zachęcajmy, proponujmy, nie zabierajmy. Może niech te rowery będą troszkę tańsze. Właśnie, byłem ostatnio w Krakowie na kongresie samorządowym i byłem zaskoczony, jak niskie są ceny. Tak. U nas w Erturillo, którego często korzystam, za pierwszą godzinę mamy 3 zł, potem po 7 zł. Jeszcze nie można wyjechać za obręb Warszawy poza Konstancinem, co też mnie trochę irytuje. Bo jak mają ci ludzie dojeżdżać do tej Warszawy, ją odciążać, jak nie mogą do gmin sąsiednich dojechać? To jest jakaś kwestia do rozwiązania. Ale tam patrzyłem, że no, po 63 grosze za godzinę jest no, dużo tańszy jest transport w Krakowie rowerowy i w Warszawie powinien być dużo tańszy. To nie chodzi o to, żeby na nim zarobić. No straty, jakie są powodowane przez korki, smog, są dużo większe. To powinny być symboliczne opłaty. Ja bym szczerze, jak ja sobie pójdę w weekend pojeździć na rowerze, to no, potem jak muszę zapłacić za transport miejski, na przykład 40-50 zł, bo ja lubię dłuższe przejażdżki, to jednak jest dużo. Kilkadziesiąt złotych zapłacić za dzienną przejażdżkę, to jest dużo. To nie zachęca do tego, aby często wypożyczać rowery. A tymczasem Kraków, mówię, jest przykładem, gdzie można robić dużo taniej. Ja chciałbym, żeby tak było też w Warszawie. Ważne, że to nie zasługa Rafała Trzaskowskiego, bo muszę przyznać, że w Krakowie przemieszkałem lat niemal 20. Połowę z tego czasu, można powiedzieć, pisałem o Krakowie jako dziennikarz i pamiętam moje kampanie Rafała Trzaskowskiego i nic z tego kompletnie miasto nie miało, że on tu... No właśnie, ciekawe, co dla Krakowa zrobił krakowski poseł. O to chodzi, że ja mogę powiedzieć, że nic, bo wiem, że nic, prawda? Natomiast o coś innego chciałem spytać. Chodzą takie słuchy w warszawskim samorządzie szeroko rozumianym, że wcale Rafał Trzaskowski nie jest takim wymarzonym kandydatem, oczywiście nie tylko dla, co oczywiste, członków Prawa i Sprawiedliwości, ale również sami nawet ludzie wywodzący się z Platformy Obywatelskiej, część radnych, część samorządowców, oczywiście niegłośno i prosząc za anonimowość, mówi, że mają trochę dość tego, co było przez te 12 lat, że taka zmiana jest potrzebna. Pan jako samorządowiec wsłuchuje się, ma pan lepsze informacje na pewno niż my. Rzeczywiście jest coś takiego, że czuć takie zmęczenie, można powiedzieć, Hanną Gronkiewicz-Waltz, wśród samorządowców zaznaczam, bo ludzie swoje wiedzą, ale również właśnie z opcji platformianej nawet. No na pewno jest zmęczenie. No Praga Północ jest tego przykładem, gdzie z klubu Platformy odeszło 2 radnych w tej kadencji i dołączyło się do naszej koalicji. Ja. Jakby to jest przykład tego, że chociażby na Pradze Północ takie zmiany były, w innych miejscach również. Wiem, że chociażby w Radzie Miasta są radni, którzy chętnie by do nas się dołączyli, ale to też nie o to chodzi, żebyśmy przed wyborami zaraz przyjmowali ludzi, którzy gdzieś sobie miejsca szukają lub są zmęczeni tą władzą. Ale są takie sygnały, są takie osoby. Też znam urzędników w mieście, którzy są naprawdę bardzo zmęczeni i którzy nie tylko po aferze reprywatyzacyjnej, ale po tym, jak to wszystko wygląda, również woleliby przewietrzenia, zmian. No to jest tak też w demokracji, że no, 2 kadencje to jest dużo, 3 kadencje to już jest naprawdę bardzo wiele i trzeba zmian, trzeba przewietrzenia, trzeba troszeczkę jakiejś obiektywności, nowych ludzi, świeżej krwi, a trwanie kolejne kadencje w tym, co jest, no to powoduje różne patologie, no, o których wiemy z demokracji, z Polski, nie tylko z Polski, jak to wygląda. No nie bez powodu standardem jest na Zachodzie chociażby, że głowa państwa może być 2 kadencje. Tak samo powinno być w samorządzie, to też proponuje Prawo i Sprawiedliwość. I myślę, że no cóż, możemy już teraz takie zmiany dokonać. Mieszkańcy mogą już teraz wyrazić aprobatę dla takiego systemu. Także w samorządzie. Cokolwiek zrobią warszawiacy, myślę, że wybiorą dobrze. Drodzy państwo, tym pozytywnym akcentem kończymy naszą rozmowę. Moim i państwa gościem był Wojciech Zabłocki, burmistrz Pragi Północ. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do studia. Dziękujemy.